Ja w moim programie mam m.in. turystykę. Turystyka może być dla Warszawy i okolic jednym z głównych dźwigni rozwojowych. Bo jak to wygląda? Drodzy Państwo, mamy dwa lotniska, lotnisko Chopina i lotnisko Modlin. Coraz więcej ludzi przylatuje do Warszawy, ale w kontekście turystycznym to nadal jest dużo do nadrobienia. Potrzeba, żeby połączyć wysiłki Warszawy i powiatów podwarszawskich, żeby turysta mógł tu przyjechać, zwiedzać to piękne miasto, ale też na dzień czy dwa pojechać pod Warszawę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby zobaczyć Zegrze, zobaczyć lasy wołomińskie czy Radzymin. I to naprawdę może być dźwignią rozwojową dla Warszawy i dla całego Mazowsza. Także turystyka naprawdę może być szansą rozwojową i to jest relatywnie najmniejszy koszt, a najwięcej można uzyskać dla rozwoju właśnie Mazowsza, Warszawy i powiatu podlaszawskiego. Jeszcze to miejsce numer jeden. Powiecie Wam, z kim myśli się, że turystyka to jest, jesteśmy miejscem dla warszawiaków. A co Pan myśli o tym, że jesteśmy miejscem dla ludzi z Polski, dla ludzi z Europy, którzy przyjeżdżają do Warszawy? Powiat wołomiński jest powiatem jak na warunki podwarszawia bardzo rolniczym. Więc tutaj trzeba realizować agroturystykę. Agroturystyka i turystyka wiejska w Polsce święci ostatnio triumfy. Mamy coraz więcej operatorów, którzy w coraz to lepszy sposób przyciągają turystów, nie tylko turystów z Polski. Więc to jest szansa rozwojowa dla powiatu wołomińskiego i to zalecam. Dziękuję bardzo. Miejsce numer 5, miejsce numer 1.